Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tej chwili przeprowadzę taki nienaukowy czy pseudonaukowy test mikrofonu Rode, a w zasadzie mikrofoników Rode, test porównawczy na kamerze w odległości około 90 cm ode mnie widzisz Video Mic Pro Plus, który posiadam gdzieś od około tygodnia. Porównam go do wcześniejszej wersji tego shotguna, a mianowicie Video Mic Pro oraz jeszcze wcześniejszej, a mianowicie Rode Stereo Video Mic X. Na razie z mikrofoniku jestem zadowolony. Przede wszystkim genialna jest funkcja, że włączasz go do kamery, podłączasz do kamery, on się sam włącza, sam się wyłącza i wszystko jest super cacy, nie musisz pamiętać o wyłączeniu, a przez to oszczędzasz na bateriach. Już nieraz tym mikrofonem miałem tak, że po prostu zapomniałem wyłączyć tutaj tych przycisków i ładnie bateria 9V się rozładowała. Test przeprowadzam na moim Sony Alpha 6500, około 90 cm ode mnie. Głośność wewnętrzna mikrofonu jest 8. Dałem plus 20 dB, jeżeli chodzi o gain na mikrofonie Rode Video Mic Pro Plus. Warunki są studyjne, troszeczkę tutaj jest naokoło pianek, pokój jest generalnie wygłuszony, no i zobaczymy, jak to się będzie miało w porównaniu do tych dwóch mikrofoników, a także jako kontrola jest tutaj Zoom F8 i mikrofon Rode gdzieś mniej więcej jest w odległości 40 cm od mojej twarzy, od moich ust. Zrobiłem w tej chwili małą podmiankę mikrofonów. Jak widzisz, Video Mic Pro Plus jest tutaj w tej chwili w mojej ręce, tak jak Stereo Video Mic X. Mówię sobie dalej z odległości 1 metra Sony Alpha 6500. Ustawienia wewnętrzne mikrofonu plus 20 dB, głośność wewnętrzna aparatu plus 8. Z testów, które oglądałem w internecie, no, znawcy, którzy to przede mną robili, nie znaleźli specjalnie jakichś większych różnic w jakości dźwięku. No ale mam nadzieję, że zobaczysz to sam, jak to wygląda. Wada Video Mica Pro bez plusa, który w tej chwili jest na kamerze, jest taka, że albo zapomniałem włączyć zasilania podczas nagrywania i wtedy miałem kupę materiału w ogóle cichego. Druga wada, niestety częstsza, była taka, że jako starszy pan zapominalski zapomniałem wyłączyć zasilania i z reguły w 2 dni bateria 9V ulegała wyczerpaniu, a kosztowało mnie to około 16 zł. Mam nadzieję, że jakąś różnicę słyszysz, bo za momencik przejdę do sprawdzenia trzeciego mikrofonu, jakim jest Stereo Video Mic X. Nie jest to shotgun, jest to bardziej mikrofonik, który zbiera dźwięk naokoło. Warunki dalej studyjne. I jeszcze jedna rzecz, którą powiem. W tej pozycji zwykle nagrywam na swoim Sony Alpha 6500 i w zasadzie dźwięk z kamery używam jako dźwięk zapasowy służący mi do synchronizacji
z tym dźwiękiem z zooma F8. Natomiast no, w polu może być sytuacja, że chcesz sobie powlogować czy zrobić coś tam innego i nie masz niestety zooma czy jakiegoś innego rejestratora dźwięku i polegasz wtedy tylko na tym, co nagrasz na swojej kamerze wideo. W tej chwili na mojej kamerze jest stereo wideo Mic X. Nie jest to shotgun, natomiast ma wszystkie wady tutaj tego wideo Mica Pro, a mianowicie często zapomniałem wyłączyć zasilanie i oczywiście baterie szły się paść. Podobny system ma włączania jak tutaj i niektóre rozwiązania typu kabelek wyciągalny, że tak powiem, ten co łączy z aparatem czy z twoim DSLR-em, to rozwiązanie już tam zostało kiedyś wprowadzone. Nie zmieniłem parametrów mikrofonu, czyli jest plus 20 dB. Nie zmieniłem również głośności wewnętrznej kamery, czyli plus 8. I powiem szczerze, że ten stereo wideo Mic X, chociaż kosztował mnie najwięcej, jakoś najmniej używałem go do różnych nagrań. Jest w sumie dźwięk ok, ale jakoś tak ten dźwięk jest taki ogólny, nie jest kierunkowy, że szybko przerzuciłem się na tego shotguna. Ostatnia rzecz, którą zrobię w tej chwili na jakimś w miarę dobrym dźwięku, to porównanie, które na pewno rozpoznasz, a mianowicie będę nagrywał jedynie na samej kamerze Sony. Zdejmę zaraz tego stereo wideo Mica X no i zobaczymy, jak kamera sama daje radę. W tej chwili głos jest nagrywany, dźwięk jest nagrywany tylko na kamerę. Musisz usłyszeć tą różnicę, ponieważ kamera znajduje się w odległości metra ode mnie. Przedtem Rodik zawsze wydłużał o te 10 cm, co było troszeczkę krócej od moich ust, prawda? Mimo wszystko. Natomiast zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekaw. Oczywiście nie ma tutaj wzmocnienia ta kamera plus 20 dB, czyli głośność wewnętrzna mikrofonu jest w tej chwili na 28, z 8 dałem na 28, a przy okazji przypomniało mi się, jak się nazywał ten obszar ostrości, który ustawiłem, a mianowicie obszar ostrości jest w tej chwili strefowy, czyli na tą 1/3, w której się znajduję, żeby moja facjata jakoś nie zniknęła z autofokusa, żeby była ostra i żebyś coś zobaczył i jakąś korzyść z tego filmu miał. Co mogę powiedzieć więcej? No, firma Rode jest moją główną firmą mikrofonową. W zasadzie 80% sprzętu, 90% sprzętu to jest Rode. Mam jeszcze oczywiście jakiegoś tam tutaj jednego Blue, prawda, który służy mi do streamingu wideo na YouTubie, ale Rodiki to jest podstawa, czyli jeszcze raz ci przypominam, dwa shotguny Video Mic Pro, Video Mic Pro Plus, stereo Video Mic, wprawdzie jest w tej chwili na kamerze, ale niestety odłączony kabelek i nagrywam na Sony Alpha 6500. Oczywiście jeszcze jakieś 30-40 sekund zrobię nagrania, może chwilę dłużej na moim Zoomie F8, żebyś miał porównanie do takiego dźwięku wzorcowego, czyli 40 cm od moich ust, profesjonalny shotgun. Natomiast, jeżeli ten filmik
spełni jakąś swoją rolę, będzie zainteresowanie, to kusi mnie, aby nakręcić test tych samych mikrofonów, ale w identycznej odległości jak shotgun, czyli shotgun tutaj Rodego, prawda? I wtedy test będzie w odległości około 30-40 cm od ust. No i to na razie wszystko. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Domorosły filmowiec, prawda? Jeżeli jeszcze nie rozpocząłeś działalności na YouTubie, to zapewniam Cię, że nie ma lepszego narzędzia marketingowego niż filmiki, szczególnie jeżeli coś jest Twoją pasją, pasją, którą jeszcze możesz przełożyć na jakieś pieniądze, to możesz się dobrze bawić, a jednocześnie przy tym dobrze zarobić. I wierz mi, że wiem, o czym mówię. Oczywiście komentarze poniżej tego filmu, subskrypcja filmu poprzez to kółeczko, poprzedni filmik, kliknięcie w ten prostokącik.